To co, pora na krótkie podsumowanie na temat Torunia. Jak uważasz, czy 2 godziny to wystarczający czas, żeby to miasto mniej więcej poznać? 2 godziny to na pewno jest zajawka, żeby wrócić. I myślę, że pora na krótkie podsumowanie Inowrocławia. Jak uważasz, czy 2 godziny poświęcone temu miejscu wystarczy? Czy jest tutaj jeszcze coś do zobaczenia? Rynek Białostocki. No i co, pora na małe podsumowanie. Czy myślisz, że 2 godziny w tym mieście wypełnia potencjał tej miejscówki? Uwaga, po torze pierwszym. Przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Dzień dobry, podejście drugie. Przywitasz się, czy się nie przywitasz tym razem? Może nie tak formalnie, cześć. Ale co powiedziałem? Dzień dobry. Aha, no dobra, nie dzień dobry. Siema, albo się nie ma. Witamy na kolejnej mikrowyprawie. Tym razem Odyseja Kolejowa z Polregio na bilecie turystycznym, o którym wcześniej przez 6 minut mówiłem. Na innej stacji w inny dzień, ale to się poskłada. Pomysł polega na odwiedzeniu 3 największych miast kujawsko-pomorskiego: Bydgoszczy, Torunia i Inowrocławia. W Toruniu będzie najciekawszy pomysł, ponieważ w Toruniu będziemy przez 3 godziny i być może do tego Torunia nie uda nam się dojść, ponieważ na samych przedmieściach Torunia po drugiej stronie Wisły jest coś niesamowicie ciekawego. Coś tak ciekawego, że jest konkurencją dla Starówki, zamku tego w Toruniu, bo to będzie właśnie zamek taki mniej znany i jakichś tam muzeów. I znowu zaczyna się robić głośno, więc ja myślę, że powiedzieliśmy to, co mieliśmy powiedzieć i widzimy się na miejscu. Stacja Toruń Główny z przesiadką w Bydgoszczy. Czego zapomniałem dodać? Kanał jest leśny. My w lesie nie jesteśmy, ale nie to dlatego, że zdradziłem swoją pasję. Moja pasja jest podwójna, jak wiecie, więc my z lasu na chwilę wyszliśmy, żeby się przemieścić w głąb kraju, ale do tego lasu wrócimy i w Toruniu właśnie zanurzymy się w skankę leśną ponownie, żeby nie było. Nie, tutaj, bo za chwilę nas odstawią na techniczne, już raz tak próbowałem, więc jesteśmy w Bydgoszczy, Bydgoszcz Główna. Jeżeli ktoś by narzekał na tłoki w pociągach regionalnych, to trzeba umieć wybierać połączenia. Bydgoszcz Główna, nam posłuży to za stację przesiadkową, jakkolwiek warto tutaj przyjechać tylko na zwiedzanie samej Bydgoszczy. Bydgoszcz jest naprawdę bardzo pięknym miastem, secesyjnym i z naszego doświadczenia kojarzy się samochodami, z okresem międzywojennym, bo byliśmy tutaj na Sylwestra. Z eksplozeum. I z eksplozeum, tak, w Puszczy Bydgoskiej. Odjazd Pesy Elst z dworca Bydgoszcz Główna. My za godzinkę też takim pojedziemy dalej do Torunia. Zobaczymy, co mi wyszło.
Witamy na stacji Toruń Główny. Co się dzieje? Pomywanie. A. Tak. Stacja Toruń Główny, rok założenia, otwarcia 1861 rok. Pomimo, że nazywa się stacją Toruń Główny, nie jesteśmy w Toruniu. Od Torunia dzieli nas las, dzieli nas Wisła w całej szerokości i dopiero właśnie za Wisłą mamy Toruń. Dlatego za Niemca określenie stacji nazwą Toruń i Przedmieście wydawało się bardziej adekwatne. A teraz idziemy do lasu wspomnianego, żeby nie było, że jesteśmy maksymalnie poza tematem. Tak, nie będzie tak, my jak się uda, to się przeprawimy przez Wisłę przeprawą rzeczną. Suchej stopie, tak jak w średniowieczu, bo w średniowiecznym klimacie będziemy się dzisiaj trzymali. Dobra, to na szlak i do lasu. Jak Ci się podoba Toruń? Taki Toruń trochę mniej znany. To jest ta część... właśnie ta drugobrzeżna. Przed Toruniem my idziemy szukać szlaku czerwonego, który nas zaprowadzi do ruin zamku w Dybowie. Okej, jest rek. Jak wspomniałem, dotarliśmy do Torunia, przed Toruń. Idziemy do polskiej Atlantydy, zaginionego miasta. To jest taką ciekawostkę historyczną znaleźliśmy. Do ruin zamku Dybów. I o ruiny Dybowa się zachowały. Będą bardzo fajnie widoczne. Ale mało osób wie, że po drugiej stronie Torunia leżało miasto Lustrzane. Zrobione jako konkurencja. A dlaczego konkurencja, to powiem na miejscu. Na chwilę obecną nie zostało tam kamień na kamieniu po tym mieście. Ale wiąże się z nim właśnie bardzo fajna historia. Tak czy siak właśnie chcieliśmy pokazać, jak 10 minut po wyjściu z dworca głównego Toruń Główny. W tym Toruniu Głównym nie jesteśmy. Więc zostało nam do pokonania to tam jeszcze z 15 minut piechotką i znajdziemy się prawdopodobnie w bardzo malowniczym miejscu, gdzie tyle razy będąc w Toruniu samochodem nigdy się nie było, bo samochód jest ograniczony do drogi asfaltowej, a my nie. To co widzimy przedzierając się przez las, to jest ten most w Toruniu, ten most, który łączy dwa brzegi Wisły, umożliwia przejazd kołowy, ten główny most samochodowy. Tyle razy widziany za okiem samochodu, ale takiego widoku z okiem samochodu się nie zobaczy. Tam jest Wisła. Tam nie ma drogi dla nas, a powinna być. Idziemy szukać zamku dalej. Ładnie widać? Mhm. Ty jesteś w kadrze amerykańskim. Tak? Mhm. To rany. Czyli uciąłem ci nogi. Czyli tak tu? No. Dobra. Gdzie i kiedy jesteśmy? Jesteśmy w XV wieku, 1424 rok, na granicy Królestwa Polskiego. Za nami widoczny jest zamek Dybów, zamek, którego budowę kazał rozpocząć Władysław Jagiełło na fali euforii związanej z wygraną bitwą pod Grunwaldem, która odbyła się niecałe 14 lat wcześniej. Królestwo Polskie granicami podchodzi pod Toruń. Za tym zamkiem mamy Wisłę. Za Wisłą znajduje się terytorium i państwo krzyżackie. Właśnie z dużym miastem, ośrodkiem handlowym, jakie jest właśnie miasto Toruń. W związku z tym jest decyzja o zrobieniu konkurencji dla Torunia. Zamek w Dybowie góruje pod nieistniejącym dzisiaj miastem Nieszawa. Miasto Nieszawa jest to polskie zaginione, można powiedzieć, miasto, trochę miasto Atlantyda, ponieważ w krótkim czasie dorobiło się rynku, na którym odbywały się transakcje handlowe o boku 140 na 140 metrów. Na chwilę obecną tego miasta nie ma. Dlaczego? Ponieważ miasto Nieszawa było właśnie lustrzanym miastem w stosunku do Torunia po drugiej stronie Wisły. I robiło temu Toruniowi niechcianą konkurencję handlową. W 1460 roku Torunianie buntują się swoim krzyżakom, zdobywają swoich krzyżaków w zamku w mieście Toruń i godzą się na to, żeby Toruń przeszedł pod panowanie króla polskiego pod jednym warunkiem. Nieszawa musi przestać istnieć, nie chcą mieć konkurencji.
jest to łakomy kąsek. Król polski się na to godzi i drugim dekretem, po tym jak to postanowił zbudować, postanowił to też zrównać z ziemią. Nie odbyło się to w bandyckiej postaci, w postaci zrównania ziemią miasta razem z jego mieszkańcami. Była postanowiona decyzja o relokacji tego miasta. Nieszawa została przeniesiona 30 km w górę Wisły. Tam znajduje się do dzisiaj i ma się dobrze. Tamtej lokacji już nikt nie zmieniał, nie wyburzał. A to, co właśnie dzisiaj zostało z tej części właśnie mało znanej, no chwilę obecną miasta Toruń, bo to już należy do kręgu administracyjnego Torunia, to właśnie te piękne, nieznane praktycznie ruiny zamku właśnie Dybowskiego i brak ruin właśnie miasta Nieszawy polskiego, zaginionego miasta, lustrzanego miasta w stosunku do Torunia po drugiej stronie Wisły, po którym nie ma dzisiaj śladu. Jak wspomniałem, ruiny nie są opuszczone, więc zobaczyliśmy sobie troszkę w środku, na dziedzińcu. Poeksplorować nie było jak. Większość rzeczy jest zamurowana, no, ładnie zadbana, żeby nie wyjść tam, z czego można by się zwalić w dół. W oryginale plan wycieczki obejmował przejście się górą tych murów. Znaczy tylko w teorii, ja bym tam wystawił rękę i sam bym tam nie wlazł, bo mam swoje opory psychiczne, lęk wysokości. Trzymamy się w klimacie średniowiecznym. Będziemy teraz szli dalej na przeprawę promową, więc przedostaniemy się z Królestwa Polskiego do Państwa Krzyżackiego łodzią, Katarzynką, tak się nazywa, 6 zł normalny, mniej ulgowy, i dalej później do Inowrocławia. Dotarliśmy na przeprawę. Plusem jest to, że jest cennik łódki Katarzynki. Minusem jest to, że samej łódki nie ma i chyba nie będzie. A może pojechała na ten 30-minutowy rejs? No, albo przegląd techniczny. Więc w oddali mamy tam miasto krzyżackie Toruń. My się znajdujemy po dobrej stronie, stronie Królestwa Polskiego. A z tyłu państwo zakonne, do którego chyba się nie dostaniemy, bo do odjazdu pociągu zostało nam 1,5 godziny, a jak łódeczki nie ma, to alternatywą byłoby przeprawienie się przez... Tam daleko jest most i moglibyśmy mieć problem z czasem, więc idziemy podziwiać widoki na dole. Katarzynka się znalazła. Ktoś ją wykupił i popłynęli. Abramsy amerykańskie. No to jest ten dziadek z Katarzynki. Tak? No. Więc będziemy jak w Szeregowcu Rajanie. Barka desantowa. Paula się nazywa jednostka. No to mamy transport. Szeregowcuję Rajanie, pierwsze sceny. Emocje były, nie? Przypłynęliśmy stamtąd. Nie spodziewa
takie łupinki. Ale fajnie, bo było bardziej ten. Szybko. Żywioł było czuć, nie? Wod, a to jednak żywioł. O, tu prawdziwa legenda Katarzynki. Oryginalna Katarzynka z 69. Co? Jesteśmy szczęśliwi po przeprawie? Żyjemy, więc tak. Tak, mamy jakąś niesamą godzinę, żeby wrócić z powrotem stan, skąd przypłynęliśmy. Na piechotkę. Więc jesteśmy w Toruniu. Przed nami jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji, Krzywa Wieża. Stabilizacja mi ją frustruje, ale to wieża jest krzywa w oryginale. To co, pora na krótkie podsumowanie na temat Torunia. Jak uważasz, czy 2 godziny to wystarczający czas, żeby to miasto mniej więcej poznać? 2 godziny to na pewno jest zajawka, żeby wrócić na dłużej. Tak, co przez 2 godziny zrobiliśmy? Siedzieliśmy, czekając na łódkę Katarzynkę, która miała przypłynąć, ale nie przypłynęła, bo było nas za mało i się nie opłacało najwyraźniej. Przypłynęło coś, co przypominało barkę desantową z okresu II wojny światowej i zabawiliśmy się w szeregowca Ryana. Dzień D. Desant się udał. Desant się udał na bulwar, widoczny za nami. Tylko teraz już na pewno nikomu nie opłacałoby się z nami płynąć z powrotem. Więc idziemy z nogi przez ten wspaniały most, bardzo ładny. I dzięki temu mamy też bajkowe, ładne widoki. Korzystając z chwili, że nam się trafił pusty przedział, więc da się kolejami regionalnymi podróżować w komfortowych warunkach. Może jeszcze powiem, na jakiej zasadzie te przejazdy się odbywają. Jest coś takiego jak bilet... Oj, to będzie głośno. Jest coś takiego jak bilet turystyczny Polregio. Za 39 zł kupujemy wersję taką mini, dzięki któremu możemy sobie jeździć po całym kraju przewoźnikiem w postaci Polregio właśnie bez ograniczeń czasowych ani kilometrażowych. Podjeżdża nam skład regionalny, wsiadamy i jedziemy, więc polecam właśnie coś takiego jak bilet regionalny. Witamy w Chmielu Wrocławiu. To jest fajny dworzec wyspowy, rzadko ten spotykany układ. Witamy w Inno Wrocławiu, ładny dworzec typu wyspowego, atrakcja sama dla siebie. Chodźmy stąd dalej. I ciach, znajdujemy się w Inno Wrocławiu, witajmy w Inno Wrocławiu. Witajmy. Co ma Inno Wrocław do zaoferowania? Przede wszystkim solankowe tarasy rekreacyjne, czyli innymi słowy tężnie. Więc jest napisane, gdzie my jesteśmy? Na dobrą sprawę? Słabo. Nie, ale ja nie chcę niebieską trasą iść rowerową, tylko chcę iść pomarańczową. Od razu idziemy do tężni, tutaj się relaksować. Inhalować. I
no Wrocław daje się poznać z takiej dosyć specyficznej strony, której troszkę się nie spodziewałem. Za tą zagrodą są ludzi trzymają. I oni zdaje się... Próbują tańczyć, to jest dobre określenie. Więc mam nadzieję, że my na to też nie jakoś trafimy, trzymając się od tematu gdzieś blisko. Chodź, szybkie selfie sobie zrobimy. Tężnie się znalazły. O, tu ładnie do takiego filmu zdjęcia. I myślę, że pora na krótkie podsumowanie Nowrocławia. Jak uważasz, 2 godziny poświęcone temu miejscu wystarczy? Czy jest tutaj jeszcze coś do zobaczenia? Nie? Jesteśmy, dotarliśmy do trzeciego miasta dzisiaj zaplanowanego, Nowrocław. Przepiękne, tężnie solankowe. Nie będę tutaj robił złej reklamy Cichocinkowi, ale Cichocinek przy tym odrobinę strze. No, to jest coś niesamowitego. Tężnie są w miarę nowe, uruchomione w 2001 roku. Jesteśmy na tarasie widokowym, 330 metrów bieżących do przejścia. I przepiękne właśnie inowrocławskie widoki, jeżeli dobrze to odmieniam. Więc polecam to tężnie, szczególnie, że wejście tutaj to 2,50. Tężnie są całkowicie gratis, więc tutaj się zamykamy tylko w cenie biletu naszego turystycznego, kolejowego. Standardowa recenzja, nie ma co się wstydzić, trzeba pokazywać, jak się organizuje noclegi. Nie to, żeby to był przykład, ale teraz tak wyszło. Więc mamy tutaj w Inowrocławiu jest bardzo dużo apartamentowców za kupę hajsu i w ogóle ceny niespółmierne do lokalizacji, w jakiej jesteśmy. Znaleźliśmy bardzo fajne pokoje do wynajęcia za 85 zł nocleg. Standard pokoju jest taki, że jest normalnie, nie ma łazienki, łazienka jest na korytarzu wspólna. Trudno się mówi, ale za to co mamy. Mamy w tym parku zdrojowym, w mieście zdrojowym. Koedukacyjny balkon, jak już widzę, oddzielony parawanikiem od innych gości. No i jest ładnie. Czuję się bardzo zdrojowo. I czuję cały czas posmak Jadwigi w ustach. To taka woda tutajsza, żeby nie było. No, ale myślę, że za 85 zł to nie ma co. Fajnie.
Tak, jednym słowem wymiar jest fajnie. Jest telewizor, dwa łóżka i brak toalety. No, to co? Do jutra. Dzień drugi, centrum Inowrocławia. Inowrocław jako tako nie ma komunikacji szynowej, ale to nie znaczy, że nigdy takiej nie miał, ponieważ tutaj się znajduje tak zwana inowrocławska bimba. Odkupiony z innego miasta tramwaj, jak sobie przypomnieli, że... Oj, już wiem, na czym ja tu mam problem. Ja tutaj zoomuję zawsze sobie, jak patrzę, o co biega. O. Bimba jest też, jak już działa, centrum informacji turystycznej, więc zobaczymy, czy poinformuje nas o czymś. W okresie międzywojennym Inowrocław miał tramwaje i takie tutaj wspomnienie po tym fakcie zostało. Jest środek sezonu, a tutaj się nic nie dzieje. Taka ciekawostka.